Cześć, dziś przygotuję prawdziwą gratkę dla smakoszy, sałatkę drwala, wyjątkową przekąskę z chrupiącym boczkiem, serem camembert, grzankami i mięsem mielonym. To idealna propozycja na pożywną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. W miseczce umieszczamy ketchup, dodajemy majonez oraz musztardę. Całość doprawiamy odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Sałatę lodową siekamy na mniejsze części. Mielone mięso smażymy na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju kilka minut. Od czasu do czasu mieszamy. Pod koniec smażenia mięso doprawiamy niewielką ilością soli, czarnym pieprzem i czosnkiem granulowanym. Usmażone mięso zdejmujemy z ognia i studzimy. Plastry boczku podsmażamy na suchej patelni z obu stron, po czym odstawiamy do wystygnięcia. Ser camembert kroimy na mniejsze kawałki. Kromki chleba tostowego kroimy w niewielką kostkę, a następnie przekładamy do żaroodpornego naczynia wyłożonego papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 5-10 minut, aż będą chrupiące. Upieczone grzanki studzimy. Na dnie szklanej miski rozprowadzamy sałatę lodową. Sałatę polewamy połową wcześniej przygotowanego sosu. Kolejną warstwę sałatki stanowi mielone mięso, które równomiernie rozprowadzamy na warstwie sosu. Mięso polewamy pozostałym sosem. Następną warstwą sałatki jest pokrojony ser camembert, który układamy na warstwie sosu. W dalszym etapie na sałatce umieszczamy grzanki, a na grzankach układamy plastry boczku. Wierzch sałatki posypujemy prażoną cebulką. Tak przygotowaną sałatkę od razu podajemy. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.